Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, 12 czerwca, w niedzielę, jesteśmy na locie na finale, który się odbywa. Tutaj jest finał gołębi rocznych wspólnego gołębnika Giewont tu kolegi Jana Bochenczaka. My o tej rywalizacji mówiliśmy w zeszłym roku, podobnie też na początku tego roku, kiedy tutaj Jana odwiedzaliśmy, mówiliśmy, jakie będą zasady. No dzisiaj trafiliśmy właśnie na ostatni lot finałowy. Może o tym, ile tych gołębi poszło, jak przebiegała rywalizacja, powie kolega Jan. Proszę bardzo. Witam wszystkich kolegów. Tak jak właśnie Krzysiu powiedział, w dniu dzisiejszym odbywa się finał tych gołębi rocznych. Gołębi wszystkich aktywowanych, przyjętych było 100 sztuk, tyle cośmy założyli. Tam kilka brakowało, to kilka gołębi uczestniczy właśnie z mojej hodowli i z Łukasza hodowli, które tu u nas były wychowane. My je po prostu przeznaczyliśmy do aktywacji. W dniu dzisiejszym na lot poszło 43 sztuki. No dosyć duża strata na piątym locie, bo był bardzo ciężki lot, zresztą cała Polska chyba dostała w kość. Powiedzmy, na tym locie. One lecą, co jest ważne, z oddziałem. One z oddziałem, też poszły z oddziałem. Cały czas, razem wszystkich gołębi zakoszowanych było w oddziale dzisiaj? W oddziale około tysiąca. To, no, to też już 540, są 530 ile? 500, dzisiaj jest 516 dokładnie. Kilometrów. Myślibórz miejscowość, bo wcześniej mieliśmy Trzcińsko-Zdrój, ale przestawili gdzieś tam kilka kilometrów, że lepsze odejście gołębie mają i wrócimy. Właśnie wtedy ten tragiczny lot był z Trzcińska. A czym tragiczny? No lot był w miarę, myślę, normalny. No te mocne gołębie stare to dosyć fajnie się poschodziły tutaj wszystkim, no ale na roczne, no to z każdym hodowcą, z którym rozmawiałem, to każdy mówi, że straty gdzieś w granicach 60% miał. No my tak jak właśnie zeszłym razem w niedzielę planowaliśmy odwiedzić kolegów na lotach, ale niestety nie udało nam się właśnie z tego powodu, że loty były ciężkie, te gołębie ciężko było z odejściem, był problem z wypuszczaniem, później był problem z obliczeniem mniej więcej, kiedy one dolecą i no, hodowcy też nie ma co się dziwić, jeżeli takie są loty ciężkie, to też nie chcą za bardzo, żeby te porażki niejako dokumentować. No wiadomo, że jak to mówią, sukces ma ojców wielu, klęska jest sierotą. Tutaj powiedzmy 100 gołębi zaczynało, one były aktywowane wszystkie. Tak, i bardzo fajnie latały. Pierwsze obloty, treningi, wszystko, no nie zginął ani jeden gołąb. Na locie chyba próbnym jeden zginął, później tam tak na każdym locie brakowało tam dwóch, trzech gołębi. Czy ty je odbijasz normalnie, one są na listach oddziałowych? Tak, tak, nie, na listach oddziałowych nie, ale będzie, podejrzewam, że uda mi się zrobić taką listę, nieoficjalną, dokładnie, taką porównawczą listę, jak to było z oddziałem. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, bo tam tylko czekam na rachmistrza, żeby to policzył, bo ja fizycznie nie dam rady tego zrobić, a tutaj cały czas wyniki na żywo hodowcy mogą oglądać. W zakładce tam u nas na stronie jest też po prostu zakładka wyniki gołębi roczne. No my teraz właśnie czekamy, te gołębie były o której wypuszczone, Jan? Piąta pięć, mamy 500 kilometrów, czyli o której tak się mogą pojawić? No różnie, no tydzień temu były 12, nie, tydzień temu były też były podobne warunki jak dzisiaj, były 12-16 gołębie. Czyli tak będziemy czekać, mamy jeszcze około godziny czasu, zobaczymy, popatrzmy. Tutaj akurat dzisiaj trafiliśmy bardzo ładnie, bo jest pogoda, nie jest ani gorąco, nie ma żadnego wiatru praktycznie, zobaczmy, korony drzew się w ogóle praktycznie nie poruszają. Jest tak troszeczkę mgliście, ale tutaj w górach jest to normalne. Ja myślę, że to chyba raczej są raczej chyba bardzo dobre. Dobre właśnie. Nawet nie ma tego, zobaczmy, zachmurzone niebo troszeczkę jest, troszeczkę. Wiatr przebiera. Mają w dziób, nie? Przeciwny, ale... Tam dalej, też... tutaj, tu gdzie my jesteśmy, nie ma, ja mówię. Tu, w tym miejscu. O, dobrze, tutaj, tu na tych wlotach... Do tamtego niebieskiego wlotu mają gołębie roczne. Przejdźmy, pokażmy. Zobaczmy, czekaj, tu popatrzmy jeszcze, zobaczmy, to chodzą baranki takie małe. Jan mówi, że to są barany, które będą przeznaczone tutaj na imprezę, do konsumpcji. No i zobaczymy, takie podobnie do konsumpcji. Wychowane. Te kozy są na Mazowszu, tutaj na Giewoncie barany. No zobaczymy. W zeszłym roku w każdym razie dla uczestników finału, którzy tutaj byli, każdy mógł, kto chciał, skonsumować właśnie takiego pieczonego barana. No zobaczymy, no nie wiem, może ktoś wykupić będzie chciał, żeby oszczędzić im życie. No nie wiem, zobaczymy. Dobrze, tutaj popatrzmy. Jest taka wolierka mała, ale no tam tutaj jest tam, młode. Do wlotu. My tam sobie po prostu otworzymy później tutaj przy tych barankach i tam będziemy niejako patrzeć. Tutaj oprócz tego, że mamy ten lot finałowy, mamy też jeszcze gołębie, które będą tutaj uczestniczą cały czas w rywalizacji na wspólnym gołębniku Giewont, na gołębie młode. W tym roku ile tych gołębi wszystkich przyjąłeś? No jest jakieś 625 na ten moment. 625? No już nie przyjmujemy. Jedynie jakieś tam wymiany czy coś. No teraz w tym tygodniu planujemy już konkretnie to wszystko policzyć, podpesować. To może zrobimy tak, zakończymy na razie tutaj wprowadzenia, a teraz przejdziemy tam do gołębnika, pokażemy jak wyglądają te gołębie, jak to jest zrobione, jak kolega sobie w tym roku z nimi radzi.